Stowarzyszenie UV Plant Club, czyli właśnie to nasze, zostało założone w roku 2005. To jest już czwarty rok naszego istnienia. W tym momencie mamy prawie 300 członków. Około 50 osób jest na każdym zlocie. W tym roku mieliśmy rekord, 74 osoby. Regularnie organizujemy wyjazdy na mecze. Co prawda ostatnio sytuacja jest dosyć ciężka, ponieważ jak wiecie, albo i też nie, Juventus gra na dosyć małym stadionie, stadion Olimpico, w której ma tylko 27 tysięcy miejsc. Minus sektor buforowy, sektor gości jest około 24 tysięcy, a 27 tysięcy to są karnety, tak więc zostaje około 3 tysięcy najdroższych biletów. Jako fan klub Juventusu jesteśmy oficjalnie zarejestrowani w organizacji, która się nazywa Juventus Centro Coordinamento Juventus Club Doc. To jest organizacja, która rzesza fan kluby z całego świata. Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że są fan kluby z takich krajów jak Kamerun. Najwięcej ma Szwajcaria, która ma 11 fan klubów. My jesteśmy jedynym polskim oficjalnym fan klubem. Co roku opłacamy składki, na podstawie tego dostajemy gadżety od nich. No i mamy preferencje przy kupowaniu biletów. Moje kibicowanie zaczęło się, że jak byłem takim małym szkrabem, dostałem koszulkę od matki Juventusu i w niej biegałem po ulicy, a pierwszy mecz, który obejrzałem, to był 95 rok Juventus vs Glasgow Rangers w grupie Ligi Mistrzów. No, moja przygoda z Juventusem zaczęła się już jakieś 13 lat temu, kiedy to podczas finału Ligi Mistrzów w 2006 roku, kiedy jeszcze byłem takim małym prytkiem. Zakochałem się w tym klubie, kiedy właśnie wygrali tamten mecz. I tak jest do dziś, tak to się spotykamy. Które miejsce Juventus zdobędzie w Serie A w tym sezonie? Oczywiście, że pierwsze. Znaczy głęboko chyba wszyscy w to teraz wierzymy, klub się wzmacnia, prawda? Mam nadzieję na kolejne jakieś ciekawe wzmocnienia przed tym sezonem, no i mamy nadzieję, że odzyskamy prymat we Włoszech.